A z nami zaanonsowany przez kibiców prezes Stali Stalowa Wola, Wiesław Siembida. Panie prezesie, wielkie gratulacje. I co może pan powiedzieć teraz o tym meczu, który był po prostu jednostronny? Mecz jak mecz. Rozpędzonej Lokomotywy nie da się tak za szybko zatrzymać, więc Stalowa Wola pokazała, że jest drużyną z charakterem i tylko zwycięstwo jest dla niej ważne. Dzisiaj dzień radości, więc tak de facto czas na podziękowania. Dziękuję sztabowi trenerskiemu, dziękuję głównym bohaterom, piłkarzom i witamy w drugiej lidze, która była tak upragniona i wyczekiwana w Stalowej Woli. Dokładnie tak, witamy w drugiej lidze i właśnie zapytajmy już o tą drugą ligę, gdzie chociaż jest radość, będą emocje na fecie, to zapytajmy o drugą ligę. Czy już gdzieś tam z tyłu głowy są przygotowania do tej ligi? No jak najbardziej, żeby prowadzić taki klub i widzieć przyszłość i rozwój tego klubu, trzeba widzieć parę kroków do przodu. Niemniej jednak dzisiaj jest dzień radości, a stosuję taką zasadę, że im mniej mówię, tym więcej zrobię, więc na pewno jestem przygotowany, co będzie dalej. Panie prezesie, czy jest coś specjalnego przygotowanego po ostatnim meczu, który za tydzień w Lublinie? Myślę, że dzisiaj jest najważniejszy dzień tu w Stalowej Woli. Lublin jest już tylko formalnością. Panie prezesie, pozostaje nam tylko pogratulować jeszcze raz i życzyć powodzenia w drugiej lidze. Wszystkim bohaterom dzisiejszego spotkania, jak i awansu Stalowej Woli dziękuję mieszkańcom, kibicom, działaczom, politykom, szczególnie prezydentowi Lucjuszowi Nadbereżnemu. I następne wyzwania przed nami. Dziękuję bardzo. Przepraszam za głos, ale troszkę wysiadł dzisiaj przy dopingu. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.